Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Dar i Tajemnica. A dziś przy mikrofonie witają się z Wami Maria Kaliściak i Dominik Wojda, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Święty Jan Paweł II powiedział: każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. I odpowiadając właśnie na te słowa w cyklu tych czwartkowych audycji przez te pół godziny wraz z zaproszonymi gośćmi, osobami konsekrowanymi, zakonnikami i siostrami zakonnymi chcemy rozmawiać o pasji życia przy Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa. Dlatego dziś z wielką radością w naszym studiu tu w Toruniu gościmy księdza Pawła Rzesińskiego z diecezji warmińskiej. Szczęść Boże. Daj Boże. Ksiądz Paweł przyjął święcenia 26 maja 2012 roku w Olsztynie. W latach 2006-2012 odbył studia seminaryjne w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej Kosjanum w Olsztynie. Ukończył również studia magisterskie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, również w Olsztynie. Obecnie zaś jako kapłan i duszpasterz posługuje przy parafii świętego Brunona w Bartoszycach. Proszę księdza, celem naszej audycji jest ukazanie pasji powołania i tego, w jaki sposób można je realizować w swoim życiu. Ale nim rozwiniemy ten temat, proszę powiedzieć, kiedy w księdze głowie pojawiła się myśl o kapłaństwie? Początek należy szukać gdzieś w okolicach pierwszej komunii świętej. To były początkowo dziecinne myśli, ale z czasem zaczęły się konkretyzować, zwłaszcza kiedy w gimnazjum przyszła kolej na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Już była jakaś taka bardziej konkretna myśl. No i przede wszystkim moment matury, decyzji, co dalej robić w życiu, to była już na tyle konkretna myśl, że mogę powiedzieć, to jest to, chcę iść do seminarium, chcę być księdzem. Jak wyglądała księdza droga do kapłaństwa? Szczerze mówiąc, jak się nad tym zastanowić, była dość prosta, choć pojawiały się różne inne pomysły na życie. Bo o ile przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej pojawiały się różne pomysły, chociażby pójścia do szkoły zawodowej, zdobycia konkretnego zawodu, to już później przy okazji matury pojawiała się myśl, co z sobą zrobić w życiu. Myślałem o różnych kierunkach studiów, myślałem o tym, co mógłbym robić dalej. Pojawiały się konkretne myśli, konkretne uczelnie, ale ta decyzja, żeby jednak pójść do tego powołania kapłańskiego, to w zasadzie można tym właśnie skrócić. Droga prosta, choć się pojawiały się na niej różne inne drogowskazy. A jak księdza rodzina zareagowała na wiadomość, że wybiera ksiądz drogę kapłańską? Z jakimś spokojem. Kuzyn jeden twierdzi, że być może to nawet rodzina mnie urabiała do tego, żebym podjął taką decyzję i powinno to wyglądać na coś naturalnego. Z wielkim spokojem myślę, że też to, co mówiłem wcześniej o tym, że ta myśl jakoś cały czas krążyła po głowie, mogła też po prostu przyzwyczaić się i po prostu to nie był żaden szok, nic nadzwyczajnego. Po prostu stoicki spokój. Powiedział nam ksiądz, że wśród księdza zainteresowanie zaraz obok historii i liturgiki jest wszystko to, co wiąże się z mundurem. No właśnie, bardzo mnie to interesuje. Skąd fascynacja tym tematem? To jest dobre pytanie. Jak każdy chłopak, czy w zasadzie prawie każdy, jakaś zawsze w dzieciństwie jest ta fascynacja, że ktoś chce zostać żołnierzem, ktoś policjantem, ktoś strażakiem. Niektórzy mówią, że po prostu nie wydoroślałem z tego. Może coś jest na rzecz jednak, bo zawsze było te pragnienie, że oprócz koloratki, oprócz stroju duchownego, żeby jeszcze założyć mundur. Zaczęło się od munduru harcerskiego, obecnie jest mundur strzelecki, mundur strażacki. Skąd to się wzięło, żebym konkretnie odpowiedział
Być może też i z pewnego patriotyzmu, który był czymś naturalnym obok wiary w domu. Tym właśnie bym widział źródło tego. Oczywiście teraz to ma inny charakter niż chodzenie z karabinem z patyka, jak większość małych chłopców. Teraz to jest bardziej szukanie okazji i możliwości, żeby dotrzeć z Chrystusem do ludzi, którzy mają te same pasje, czy wykonują zawód tak zwany mundurówki. A jaka jest reakcja ludzi na to, że ksiądz interesuje się mundurówką? Zaskoczenie z jednej strony, z drugiej strony jakieś zafascynowanie, zwłaszcza jak ostatnio pojawiłem się w szkole z kilku różnych okazji właśnie ubrany w mundur w kamuflażu, więc oprócz zaskoczenia, tak jak powiedziałem, fascynacja, no i też stwierdzenie, że no, ksiądz też człowiek, każdy ma swoją pasję. Niektórzy dostrzegają właśnie też to drugie dno jako okazję dotarcia do Chrystusa, właśnie jako ten należałoby powiedzieć żołnierz Chrystusowy, tak jak święty Paweł pisał do Tymoteusza. Poza parafią jest ksiądz duszpasterzem jednostki strzeleckiej 1028 Gierszwałt oraz był ksiądz duszpasterskim moderatorem harcerstwa i skautingu w Olsztynie. Co księdzu jako kapłanowi daje ta posługa? Na pewno spojrzenie na pewien sposób myślenia ludzi, którzy pasjonują się tym samym co ja. Pewien sposób też i dotarcia z Ewangelią do nich. Jednocześnie daje mi to rzecz banalna, dobre przykłady do kazań, bo to zawsze się przydaje, jak zacznę kazanie od kiedy ostatnio byłem na obozie, czy kiedy ostatnio byłem na szkoleniu i tak dalej, i tak dalej. Co mi to daje jako księdzu? Daje mi też na chwilę odpoczynku od tego, co jest codziennością. Co mi to jeszcze daje jako księdzu? Daje mi też i pewien spojrzenie na to, jakie więzi mogą łączyć ludzi, jakimi więzami też można tych ludzi połączyć z Bogiem. W jaki jeszcze sposób połączy ksiądz swoją pasję z posługą kapłańską? Tu przypomniała mi się sytuacja, kiedy miała miejsce 3 lata temu, kiedy z tatą pojechałem na działkę i akurat dość dziwna sytuacja, akurat na naszej alejce stała kartka pogotowia. Podszedłem, żeby pomóc ubrany w kamizelkę ratowniczą i wielkie było zdziwienie lekarza i ratowników, którzy udzielali pierwszej pomocy, kiedy z tej kamizelki wyciągnąłem stułę i olej chory, żeby udzielić sakramentu namaszczenia. To chyba jest taki najpiękniejszy moment, kiedy moje pasje połączyły się ze sobą. Najczęściej połączenie pasji powołania kapłańskiego ma miejsce, kiedy na obozach harcerskich posługuje modlitwą, posługuje mszą świętą. To chyba by było to. Czyli w sumie można powiedzieć, że kapłaństwo pozwoliło księdzu połączyć marzenia o mundurze z niesieniem Chrystusa? Jak najbardziej. Wielu twierdzi, że może to się wykluczać, a dla mnie po prostu to jest wspaniała okazja, żeby z Ewangelią dotrzeć tam, gdzie inni nawet by nie pomyśleli. I w tym momencie postawimy nie kropkę, a przecinek, bo do rozmowy razem z księdzem Pawłem wrócimy już za chwilę. A teraz utwór Chcę widzieć Cię zaśpiewa dla Państwa zespół Fish Eclectic. Posłuchajcie. Jeśli chcę tego, czego nie chcesz ty, zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz ty, zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść, bo chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć Cię w życiu mym. Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego.
zatrzymaj mnie. Ważne jest, co myślisz ty. Troszczę się tylko o to, co jest moje. Wyjdź to nie, wyjdź nie. Chcemy garść informacji, bo niejako mówimy, że 2 lata dobrej zmiany podsumujemy w różnych dziedzinach i tak.